Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale i w to mi graj. Jest sobota, więc czas na zapowiedź meczy niedzielnych 7 rundy NICE 1 i 2 Ligi Żużlowej oraz dwóch meczy 6 rundy PGE Ekstraligi. Jeszcze szybciutko zanim zaczniemy, pod ostatnim filmem był komentarz z prośbą o pozdrowienia. Oczywiście nie ma żadnego problemu, a więc Speedway CKM, pozdrawiam Cię serdecznie, choć pewnie wolałbyś wygranej swojej drużyny. No ale w tym jeszcze pomóc nie potrafię. A teraz już zaczynamy. Na początek wybierzemy się do Piły, gdzie Polonia, piąta drużyna w tabeli, podejmie lidera Wilki z Krosna. Wszystko wskazuje na to, że w niedzielę dojdzie do spotkania Polonii Piły z Wilkami. Gospodarze uporali się już z problemami z torem. Kibice w Pile liczą, że w końcu uda im się obejrzeć żużlowe emocje. Do ich miasta przyjeżdża lider tabeli. Wilki Krosno świetnie rozpoczęły sezon, jednak przed niedzielnym spotkaniem dotknęły ich kłopoty. Kontuzji w piątkowym meczu PGE Ekstraligi nabawił się Patryk Rolnicki. To czołowy zawodnik w talii trenera Janusza Ślączki. Przeciwko Pilanom zastąpi go najpewniej Mateusz Świdnicki. Takich problemów nie mają przedstawiciele Polonii. Mirosław Kowalik ma w czym wybierać, ale zdecydował się na skład, który prowadził w starciu z PSG Poznań. W kadrze zabrakło m.in. Rasmusa Jensena, który doskonale spisuje się w Danii. Ciężko tutaj wskazać faworyta, zwłaszcza jak odpadł Wilkom Rolnicki. Mecz powinien być bardzo wyrównany i może zaważyć postawa młodzieżowców, jednej z ekip. Mój typ na to spotkanie 48-42 dla pilskiej Polonii. Myślę, że mimo wszystko Pilanie po tych wszystkich aferach mają coś do udowodnienia. Oczywiście pod względem sportowym. Wy również możecie wskazać faworyta w tym meczu u góry na karcie. Awizowane składy są następujące. Polonia Piła. Z numerem 9 Andreas Liager. Z numerem 10 Patryk Dolny. Z 11 to Oskar Bober. Pod 12 Max Dilger. Z numerem 13 Tomasz Jonasson. Pod 14 Paweł Staniszewski. Pod 15 Piotr Gryszpiński. I Wilki Krosno. Z numerem 1 Paweł Chlip. Pod 2 Nikolas Porsing. Z 3 Edward Mazur. Pod 4 Patryk Hansen. Z 5 zobaczymy Andrija Karpowa. Z 6 jeszcze nie wiemy i z numerem 7 Patryk Zieliński. W drugim meczu drugiej ligi żużlowej Polonia Bydgoszcz, zajmująca jak do tej pory trzecie miejsce w tabeli, podejmie zamykającą stawkę Wandę Kraków. W czasie niedzielnego meczu z outsiderem Wandą Kraków Polonia Bydgoszcz sprawdzi głębię swojego składu. Bydgoszczanie muszą jednak uważać, by nadto nie zlekceważyć klubu z Nowej Huty. Wanda Kraków ma problemy nie tyle z wygrywaniem zawodów, co po prostu z codzienną egzystencją klubu sportowego. Na kartach żużlowej historii można szukać ze świecą drugiej drużyny, która przed ostatnim weekendem, maja, mogła pochwalić się tylko jednym rozegranym spotkaniem. Polonia Bydgoszcz jak nie teraz, to kiedy ma sprawdzić rezerwy? Jeśli nie na domowym meczu z najsłabszym możliwym rywalem. Trzon składu zostanie zachowany. Na torze zaprezentują się ulubieńcy kibiców, którzy wywalczyli dla klubu brąz Mistrzostw Polski par klubowych, czyli Kamil Brzozowski oraz Josh Grajczonek, a także solidni młodzieżowcy. Najprawdopodobniej zabraknie Dimitrija Berże i René Bacha. Będzie to pierwsze od niemal 2 lat ligowe spotkanie Polonii, w którym nie wystartuje żaden z panów B. Kibiców dużo bardziej niż wynik będzie interesować to, jak zaprezentują się rezerwy Polonii. Jerzy Kanclerz wbrew pozorom ryzykuje naprawdę dużo. Niektórzy kibice otwarcie mówią o strachu przed zbyt dużym zlekceważeniem rywala. Działaczy Polonii może czekać sporo nerwów przed zawodami. Jeśli bowiem ten drugi, nieco wyświechtany garnitur nie wytrzyma i widowisko pęknie na tyłku, to śmiać będzie się cała Polska. Ja jestem zdania, że powinni jechać w najsilniejszym składzie, chyba że Polonia boi się za dużych wyników swoich zawodników, a co za tym idzie niezłe faktury do kasy. Wanda z kolei może tylko zyskać. Nie ma nic do stracenia. Zapewne chcą się dobrze pokazać, a na ile to starczy, to się okaże. Mój typ na to spotkanie 54-36 dla Polonii. Wy również możecie wskazać waszego faworyta w tym meczu u góry na karcie. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. Wanda Kraków. Z numerem 1 Tero Arnio. Pod 2 Wojciech Lisiecki. Z numerem 3 Jordan Stewart. Z numerem 4 Dominik Kosakowski. Pod 5 Igor Kononow. Z 6 Krystian Stefanów. I z 7 Mateusz Pacek. Natomiast Polonia Bydgoszcz. Pod numerem 9 Kamil Brzozowski. Z numerem 10 Valentin Grobauer. Z numerem 11 Josh Grajczonek. Z numerem 12 Ricky Welsh. Pod 13 jeszcze nie wiemy. Z numerem 14 Tomasz Orwat. I z numerem 15 Marcel Studziński. A teraz jedziemy do Poznania, gdzie Skorpiony, czwarte w tabeli, podejmą 6 drużynę kolejarza Rawicz. Na Golęcinie będziemy świadkiem derbów regionu. Emocji z całą pewnością nie zabraknie. Dla podopiecznych trenera Tomasza Bajerskiego potyczka z Rawiczanami będzie pierwszą po dość długiej przerwie. Niekorzystne prognozy pogody storpedowały rozegranie w pierwotnych terminach spotkań z Wilkami Krosno i z Wandą Kraków. Jak sam podkreśla opiekun poznańskich żużlowców, kilkutygodniowa rozłąka ze Speedwayem nie powinna stanowić większego problemu dla aktualnej formy żużlowców. Zawodnicy startują na co dzień również w innych ligach.
część dodatkowo korzysta z zaproszeń na towarzyskie imprezy. Mają zatem okazję do regularnych startów, podsumował. Goście z południa regionu to zespół złożony przede wszystkim z młodych zawodników, stanowiących zaplecze kadrowe ekstraligowej Unii Leszno. Rawicką młodzież wspiera największa aktualna gwiazda w zespole, doświadczony Damian Baliński. Roman Jankowski nie będzie chyba miał do swojej dyspozycji Jamona Liceja, który może wskoczyć do składu Leszna zakontuzjowanego Brady Kerca. A swoją szansę natomiast otrzymają Luke Becker i Facundo Albin. Myślę, że jak to w derbach bywa, ciężko przewidzieć wynik, to jednak skłaniałbym się do pewnej wygranej Skorpionów 50-40. Już mówiłem wcześniej, że jakoś ten projekt w Rawiczu nie wygląda, żeby miał ręce i nogi. I zawodnicy niejednokrotnie jadą jakoś bez ikry. Wy również możecie wskazać faworyta w tym meczu u góry na karcie. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. PSZ Poznań. Z numerem 9 David Bellego. Pod 10 gość Damian Drusz. Z numerem 11 Marcin Nowak. Z 12 to Edward Krzmar. Pod 13 Marcel Kaiser. Z numerem 14 Michał Cużytek. I z numerem 15 Marek Lutowicz. Natomiast Kolejarz Rawicz. Z numerem 1 Jamon Litsy. Z 2 Luke Becker. Z 3 Damian Baliński. Z 4 Facundo Albin. Pod 5 Szymon Schlauderbach. Z numerem 6 Kacper Pludra. I z numerem 7 Krzysztof Sadurski. Czas wybrać się na stadiony najspierszej Ligi Żużlowej. A zaczniemy od meczu kolejki, gdzie wicelider TZ Ostrowia podejmie dotychczasowego lidera zespół Rowu Rybnik. Rywalizację na zapleczu najlepszej Ligi Świata rozpoczniemy o godzinie 14.30 w Polsacie Sport. Pojedynek ten zapowiada się więc emocjonująco, bowiem drużyna, która zwycięży w meczu, obejmie tymczasowy prym w najspierszej Lidze Żużlowej. Rekinom nie będzie łatwo pokonać Beniaminka, ponieważ podopieczni Mariusza Staszewskiego są jak dotąd niepokonani na własnym obiekcie. Szykuje się naprawdę ostra walka o prym w lidze. Ostrowia na pewno zadaje sobie pytania, w jakiej formie jest Grześ Walasek, który ostatnio odpadł już ćwierćfinale Impu, a od jego postawy może dużo zależeć. A rekiny na fali. Czy zdobędą twierdzę Ostrów? Na pewno mają duże szanse. Tu z kolei na pewno będziemy się przyglądać Linusowi Synstrumowi, który początek sezonu miał bardzo słaby, ale ostatnio wygląda to dużo lepiej. Po prostu w tym meczu dużo będzie zależeć od drugiej linii obydwu zespołów. Dlatego mój typ na to spotkanie 46-44 dla Ostrowi. Myślę, że minimalnie, ale wygrają u siebie. Powinno pomóc im w tym ogromne doświadczenie Gapińskiego i Walaska. Aczkolwiek Woryna i Bachelor tanio skóry nie sprzedadzą. Wy również możecie wskazać faworyta w tym meczu u góry na karcie. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. Rof Rybnik. Z numerem 1 Troy Bachelor. Pod 2 Sergiej Łogaczow. Z numerem 3 Mateusz Szczepaniak. Pod 4 Linus Sundström. Z numerem 5 Kasper Woryna. Z numerem 6 Robert Chmiel. Z numerem 7 jeszcze nie wiemy. Natomiast TZ Ostrowia. Z numerem 9 Aleksandr Łoktajew. Pod 10 Sam Master. Z 11 Tomasz Gapiński. Pod 12 Nikolaj Klint. Z numerem 13 Grześ Walasek. Pod 14 Kamil Nowacki. I z numerem 15 Marcin Kościelski. Niemniej ciekawie zapowiada się starcie rozczarowującego Orła Łódź z Wybrzeżem Gdańsk. Orły są dopiero na 6 miejscu w tabeli i raczej stracili szansę na playoffy. Natomiast ekipa z Gdańska zajmuje 4 lokatę i jest to świetna pozycja wyjściowa do pojechania w najlepszej czwórce po zasadniczej rundzie. Miejscowi w tegorocznym sezonie spisują się w kratkę, co doskonale widać po wynikach, jakie odnoszą ich żużlowcy. Ostatni weekend nie był dobry dla zawodników prowadzonych przez Lecha Kędziorę. Ekipa z centralnej Polski przegrała najpierw wyjazdowe spotkanie z Unią Tarnów, a następnie na domowym obiekcie nie poradziła sobie ze Startem Gniezno. Idealną okazją na przełamanie wydaje się najbliższa niedziela. Łatwo jednak nie będzie. Zespół ze stolicy Pomorza jest wymagającym rywalem i pokonanie ich nawet na swoim torze nie będzie łatwym zadaniem. Powiem wam, że jak tak patrzę na Orła, to mi nawet jest ich trochę żal. Stadion wybudowany, finansowo też nie są na żadnym minusie, tylko nie ma najważniejszego. Wynik sportowego. Pewnie jakby mógł, to sam prezes Skrzydlewski wystartowałby za niektórych swoich zawodników. Ale taki właśnie jest żużel. Możesz być najlepszym zawodnikiem świata, a nie trafisz ze sprzętem na dany sezon i będziesz woził ogony. Wybrzeże też jeździ różnie. Potrafią wygrać wszędzie, ale i też w najmniej oczekiwanym momencie dostać lanie u siebie z Tarnowem. Dlatego mój typ na to spotkanie 50-40 dla Łodzian. Bo jak w niedzielę nie wygrają, to już nie tylko prezes może wyjść wcześniej ze stadionu, ale może też zamknąć drzwi do księgowej i kasy. Oczywiście, że startuje. A gdańszczanie na pewno postarają się o kolejną niespodziankę w Łodzi. Ale czy jeszcze możemy takie mecze nazywać niespodziankami? Tu trzeba by się zastanowić, kto tak naprawdę jest faworytem. Wy również możecie wskazać waszego faworyta u góry na karcie. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. Wybrzeże Gdańsk. Z numerem 1 Krystian Pieszczek. Pod 2 Jakob Torsel. Z numerem 3 Kasper Gomulski. Z numerem 4 Adrian Cyfer. Pod 5 Mikael Bech. Z numerem 6 Denis Zieliński. Z 7 jeszcze nie wiemy. Natomiast Orzeł Łódź. Pod numerem 9 Tobie
Tobiasz Musielak. Z 10 Rohan Tangate, pod 11 Rafał Okoniewski, z numerem 12 Kai Hukenbeck, pod 13 Daniel Jeleniewski, pod 14 Piotr Pióro, pod 15 jeszcze nie wiemy. Ostatnie spotkanie najspierwszej ligi żużlowej odbędzie się na Łotwie, gdzie 7 w tabeli Lokomotiv Daugav Pils podejmie 5 start Gniezno. W składzie Łotyszy pojawił się Timo Lahti, który pauzował przez kilka tygodni z powodu złamania nogi. Faworytem do zainkasowania dwóch oczek wydają się być miejscowi. Jednak należy mieć na uwadze fakt, iż ostatnio polegli oni dość dotkliwie z Rowem Rybnik. I to na swoim terenie. Zespół z pierwszej stolicy Polski również niejednokrotnie pokazał ogromną wolę walki i ambicje. Czy w niedzielę uda im się pokonać mocniejszy na papierze Lokomotiv? Przekonamy się o tym już niebawem. Jak do Lokomotivu wrócił Lahti, to na pewno na Łotwie odetchnęli z ulgą, bo to jest prawie pewny dwucyfrowy wynik przy jego nazwisku. Ostatnio było aż nadto widać jego brak, bo sam Liebiedew po prostu nie dawał rady. Jak widać, znowu trzon drużyny może być bardzo mocny dla każdego i może to podziałać pozytywnie na resztę drużyny, bo zapewne nie chcą spaść z ligi. Co do zespołu Gniezna, kurczę, oni naprawdę mogą tanio skóry nie sprzedać. Widzieliśmy to ostatnio w Łodzi. Jak wszyscy pojadą tak samo równo, to kto wie, czy Jabłoński i spółka nie wywiozą jakichś punktów z Daugav Pils. Jednak postawię na gospodarzy 50-40. Wy również możecie wskazać faworyta w tym meczu u góry na karcie. Awizowane składy. Start Gniezno. Z numerem pierwszym Mirosław Jabłoński, pod dwójką Jurica Pawlic, z numerem trzecim Oliver Berntson, z numerem czwartym Oskar Pfeiffer, pod piątką Adrian Gała, z numerem szóstym Kevin Pfeiffer, siódemką jeszcze nie wiemy. Natomiast Lokomotiv Daugav Pils, z numerem dziewiątym Timo Lahti, z numerem dziesiątym Jewgeni Kostygow, pod 11 Kiastias Podziuks, z numerem 12 Wadim Tarasienko, pod 13 Andrzej Lebiediew, z 14 Artiom Trofimow, z 15 jeszcze nie wiemy. No i zostały nam ostatnie dwa mecze 6 rundy PGE Ekstraligi. A najlepsze ściganie zaczniemy od Lublina, gdzie Koziołki przedostatnie w tabeli podejmą upadłe Anioły z Torunia, zamykając tabelę. Motor Lublin staje przed wielką szansą zrobienia kolejnego kroku w stronę utrzymania w PGE Ekstralidze. Wystarczy w niedzielę pokonać targany problemami Toruń. I to w składzie po raz pierwszy w tym roku Grigorijem Łagutą. W mieście Beniaminka wszyscy żyją powrotem Grigorija po dwuletniej dyskwalifikacji za doping. To on ma być tym, który przesądzi o utrzymaniu drużyny w PGE Ekstralidze. Do tej pory było tak, że Lublinianie jechali nadspodziewanie dobrze, ale w tym wszystkim brakowało punktów. Teraz ma się to zmienić. Jest w takiej formie, że w co najmniej 3 z 4 przegranych przez nas dotąd spotkań mógł przeważyć szale na naszą korzyść. Nie ukrywam, że kamień spadł mi z serca, komentował w tygodniu Jacek Ziłkowski. Wydaje się więc, że gospodarze mają wszystko, aby wygrać w niedzielę z Toruniem i zdobyć niezwykle ważne 2 ligowe punkty. I do tego najlepiej, jeśli zaliczka punktowa będzie na tyle duża, że da drużynie komfort przed rewanżem na Motoarenie, aby ze spokojem sięgnąć tam przynajmniej po punkt bonusowy. Taki jest plan w Lublinie. A co z dotychczasowym outsiderem rozgrywek z Torunia? Problemów w klubie co niemiara. Z jednej strony brak atmosfery, niejasna sytuacja Jacka Frontczaka oraz odsunięcie od składu Norberta Kościucha. Trochę się tego w ostatnich dniach nazbierało. Teraz odpowiedzialność za prowadzenie zespołu w głównej mierze spadnie na Adama Krużyńskiego. Trudno powiedzieć, jak sobie poradzi. Kluczem do wszystkiego jest zjednoczenie drużyny i dotarcie do dwójki braci Holderów. Bez ich punktów w Lublinie nie ma szans na dobry wynik. Jeszcze innym problemem jest mierna jazda młodzieżowców. To chyba największa pięta achillesowa tej drużyny. Kiedy spojrzymy na ich rywali po przeciwnej stronie, to chyba nikt specjalnie zdziwiony nie będzie, jeśli gospodarze Bieg Juniorski wygrają 5-1. Tak czy siak spotkanie Motoru z Toruniem urosło nam do miana niezwykle ważnego. Jeśli goście przegrają, na ich koncie będzie widniał dorobek 0 punktów. A tymczasem rywal z Lublina zgromadzi ich już 4. Ja po prostu już w tym sezonie w Anioły nie wierzę. Jak wygrają w Lublinie, to chyba tylko walkowerem. No po prostu nie widzę nawet jednego argumentu po ich stronie. A przepraszam, jest jeden. I to nawet dość spory. A jest nim Jason Doyle. Jak pożyczy 5 takich samych motocykli, jak miał we Wrocławiu, to wtedy tak, jak najbardziej mają szansę. Ale marzyć to sobie można o wygraniu w Totka. Motor już udowodnił wszystkim, że są fajną, zgraną ekipą. Przede wszystkim tam każdy zawodnik jest ważny. Bo najłatwiej jest zastąpić kogoś po jednym starcie, a później mówić, że atmosfera jest bardzo dobra. Ale tak to, panowie i panie, w rzeczywistości nie jest. Chłopaki mają swoje ambicje i nie są stworzeni do przyjmowania na klatę takich sytuacji. W mojej ankiecie, na której was pytałem, jak myślicie, czy Jacek Frontczak powinien opuścić statek zwany KS Toruń, zanim pójdzie na dno, na 157 oddanych głosów, aż 70% było za tym, że tego statku nie da się już uratować. 22% było za tym, żeby wyrzucić go natychmiast, ale byli też i tacy, całe 8%, że ma zostać za sterem. I co? I jak ostatnio w mediach czytamy, chyba jest już jedną nogą na wylocie. Mój typ na to spotkanie 52-30.
38 dla Koziołków. Wy również możecie wskazać waszego faworyta w tym meczu u góry na karcie. Awizowane składy są następujące. KS Toruń. Pod numerem pierwszym Jason Doyle, z dwójką Rune Holta, z trójką Chris Holder, z czwórką Filip Nizgorski, pod piątką Nils Christian Iversen, z numerem szóstym Igor Kopeć-Sobczyński i z numerem siódmym Maksymilian Bogdanowicz. Natomiast Motor Lublin, z numerem dziewiątym Paweł Miesiąc, z numerem dziesiątym Andreas Jonsson, pod jedenastką Dawid Lampard, z numerem dwunastym Grigori Łaguta, z numerem trzynastym Mikkel Mikkelsen i juniorzy pod czternastką Wiktor Trofimow i pod piętnastką Wiktor Lampard. Mecz zobaczymy w Esport Plus od godziny 16. I na koniec szlagier w Lesznie. Byki już od dawna wiodą prym w tabeli, a następną drużyną, którą spróbują rozjechać, jest Faluba z Zielona Góra, który czai się tuż za nimi i mają wielką ochotę urwać pierwsze punkty ekipie Piotra Barona. Wieczorne spotkanie to niewątpliwie wisienka na torcie szóstej kolejki. Leszczyńskie Byki, uskrzydlone zdemolowaniem Włókniarza w niedzielnej zaległej kolejce, podejmują wicelidera z Zielonej Góry. W drużynie Piotra Barona nie ma słabych punktów. Jeśli ktoś stawiał znak zapytania przy formie Jarosława Hampela po powrocie po ciężkiej kontuzji, powinien swoje wątpliwości schować głęboko do szuflady. Mały zaliczył w Częstochowie bardzo solidny występ, imponując przede wszystkim prędkością na motocyklu. Ponieważ zwycięskiego składu się nie zmienia, do niedzielnego meczu lider PGE Ekstraligi przystąpi jedynie zmieniając miejscami swoich juniorów. Kibice zgromadzeni na Smoczyku z pewnością będą wypatrywać jakiejś efektownej szarży Emila Sajfudinowa. Choć po prawdzie to tego, czego dokonał w niedzielę w Częstochowie, powtórzyć się nie da. Póki co w zespole Falubazu wszystko idzie zgodnie z planem. Drużyna przegrała tylko raz na wyjeździe ze Spartą Wrocław. Nowe nabytki w postaci Nikiego Pedersena i Martina Waculika, zamiast gwiazdożyć i psuć atmosferę w parku maszyn, rzetelnie punktują. W porównaniu do wygranego meczu z Motorem Lublin do spotkania z Unią, goście przystąpią ze zmianą w drugiej parze, gdzie do Patryka Dudka dokoptowany został Waculik. Z juniorami pojedzie natomiast Piotr Protasiewicz. Kibice Falubazu liczą, że Dudek po dobrym występie podczas warszawskiej rundy Grand Prix zdążył zregenerować organizm i jest w stanie poprowadzić zespół do boju z faworytami rozgrywek. Teoretycznie nawet naszpikowany gwiazdami zespół Adama Skórnickiego nie powinien mieć w starciu z leszczyńskim Dream Teamem większych szans. Po ostatnich wynikach w PGE Ekstralidze nie można być jednak pewnym niczego. Tak czy inaczej szykuje się prawdziwe meczycho. Jestem ciekaw, co z Brady Kercem, ale w sumie mają go kim zastąpić. W Lesznie na pewno spokój i optymizm przed meczem. Inaczej być nie może. Falubas z kolei zrobi wszystko na Smoczyku, żeby w końcu poskromić Byki. Mój typ na to spotkanie 50-40 dla Leszna. Po prostu ta młodzież rozwala każdy mecz. Bo nawet jak jest na styku, to wtedy właśnie młodzieżowcy leszczyńscy właśnie robią tą różnicę, która pozwala sięgać im rok po roku po tytuł mistrza. Wy również możecie wskazać faworyta w tym meczu u góry na karcie. Bilans w Lesznie to 39 zwycięstw Unii, 5 remisów i 7 zwycięstw Falubazu. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. Falubas Zielona Góra. Z numerem pierwszym Niki Pedersen, z dwójką Mikael Jebsen-Jensen, pod trójką Patryk Dudek, z numerem czwartym Martin Waculik, pod piątką Piotr Protasiewicz, z numerem szóstym Norbert Krakowiak i z numerem siódmym Damian Pawliczak. Natomiast Unia Leszno, z numerem dziewiątym Emil Sajfudinow. Pod dziesiątką jest Brady Kerc, ale tutaj najprawdopodobniej będziemy mieli zmianę. Z numerem jedenastym Jarosław Hampel, z numerem dwunastym Janusz Kołodziej, pod trzynastką Piotr Pawlicki i młodzieżowcy z numerem czternastym Bartosz Smyktała i z numerem piętnastym Dominik Kubera. Mecz zobaczymy w Esport Plus od godziny 18:30. Dojechaliśmy do końca, moi mili. A teraz jak zwykle dziękuję za wasze wszystkie przybite subiki. A jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco cię do tego zachęcam. Jak materiał ci się spodobał, zostaw też łapeczkę w górę, za którą już ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!